Hej na kanale! Dziś kolejny film z serii Tajlandia. Jak mogliście zobaczyć w poprzednich częściach, nasza podróż zaczęła się od Bangkoku, z którego po kilku dniach polecieliśmy do prowincji Krabi. W poprzednim filmiku pokonaliśmy ponad 1000 schodów w 40-stopniowym upale, aby zwiedzić świątynię Tygrysa. Poznawaliśmy okoliczne małpki i próbowaliśmy w dalszym ciągu tajskiego jedzenia. A co przyniesie nam kolejny filmik? Zaraz zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Idziemy właśnie zrobić pranie, tu w Tajlandii, czy to w Bangkoku, czy tak jak jesteśmy teraz na Krabi. Co chwila możecie zobaczyć budy, w których jest napisane na przykład 40 batów za kilo. Przynieś przed godziną pierwszą. A jeśli jest po godzinie pierwszej, to często jest 50, 60 za kilo. No i to akurat mamy 50 koło domu, gdzieś było za 40, ale nam się nie chce iść. Bo niedługo idziemy na nurkowanie. I sama nie wiem jak to będzie, bo po Atenach mam trochę uraz przez to, że mi woda do maski wpadała. Możecie zobaczyć film z Aten. Ale no, jestem w dobrej myśli, może teraz będzie lepiej. Oby. Jedziemy na nurkowanie, jaką mamy furtkę. Taki samochód z krat. Jaka byłam dzielna. Tu mi wpadła meduza i chyba tak po prostu trzymałam rękę, może ze mną tu nie ciągać. Nie, po prostu on cię jeszcze mówi, że można nasikać. Ale... Nie, no jednak zostańmy przy odsyłanej wody. Czy to pomaga? Daj pan, specjalista, chce iść na kurs nurkowania, to zapraszamy do niego. Daniel już się tutaj zapatruje. Tak, ja mogę wam nasikać na nogę. Jak was ugryzie meduza, pan mówi, że można nasikać na nogę i może pomoże. Ale my zostajemy przy odcie. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Ale warto przetestować. Daniel, chcesz przetestować? To z każdego tego kawałka powstaje nowa meduza. Bo właśnie jest ich za dużo. A to ryby tak roztrząsają te meduzy i potem latają takie kawałki. No i tak wyglądało nasze nurkowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, polecamy. I pamiętajcie, że im jesteście głębiej, tym kolory są mniej przejrzyste, ponieważ jest tam mniej światła. Jednak mam nadzieję, że i tak widać. Tam, gdzie takie kolory są bardzo ładne, to widać, że jest to bliżej już powierzchni. W Tajlandii można nurkować do 12 metrów bez licencji. Jeśli nie widzieliście tego, będąc w Tajlandii, to znaczy, że nie byliście w Tajlandii. Wszędzie te miotełki są, one są z takiego jakiegoś miękkiego. Nie wiem, jakiegoś, co to jest, jakaś trawa taka miękka. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Taka budka z strzechą, bananki powiewają i zachód słońca. Właśnie czekam na jedzonko i siedzimy sobie przy zachodzie słońca.
Jak widać, turystów nie brakuje. Ale dzisiaj trochę mniej jeżdżą te łódki. Naprawdę strasznie hałasuje ich silnik. W ciągu dnia to jest masakra tutaj. Trzeba naprawdę dojść kawałek dalej, żeby mieć trochę spokoju. Mamy zachód słońca na Grabi. I jak słyszycie, te łódki spalinowe, one strasznie hałasują. Ale ogólnie jest bardzo ładnie. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. O, tam jakieś pokazy ognia. Idziemy na zwiady. Zwróćcie uwagę na te dzieci, które tańczą z ogniem. Jest to amatorski sport, który w Tajlandii urósł do miana sztuki i pracy zarobkowej. Tancerze ognia poświęcają swojej pasji często całe życie. Nie wiem, czy widać. To jest taka ładnie oświetlona trasa. I tam można spotkać podobno małpki. Idziemy zobaczyć, czy znajdziemy na trasie jakąś małpkę. Jest koło godziny 20. Więc może małpki już śpią. Na razie cisza. Słychać tylko świerszcze. O, i patrzcie, jakie brudasy. Naprawdę, ludzie tu nie umieją po sobie sprzątać. Mnie to tak denerwuje. Wszystkie te poręcze są wykonane z bambusa. Jutro chyba za dnia trzeba tu przyjść. Teraz chyba małpki będą spały. Przyszliśmy rano. Jest coś przed 7. Małpek całkiem sporo i to jest tutaj przy Aonang Beach. Widziałam niektóre opinie na Google, że ludzie piszą, że nie ma małp, ale najwidoczniej chodzili w złych godzinach, jak małpki sobie gdzieś tam odpoczywały albo spały. A jak przyjdziecie rano, zaraz po wschodzie słońca, to na pewno spotkacie sporo małpek. To pamiętajcie, że te większe no nie są już takie przyjazne, ale te mniejsze są takie sweet. Od razu z małpek jesteśmy na jakiejś prywatnej hotelowej plaży. I trzeba się wpisać do zeszytu, że wchodzimy i wychodzimy z niej. Taka duża. Meduza. Meduza, meduza, meduza. Też taka z takich dużych ślimaków. O, ślimak żyje w środku. Ślimak, uratowałem ci życie, zanim by cię coś zżarło. Patrz, jaka dziwna muszelka. Ta zielona. Szkoda, że pęknięta. Teraz idziemy na wycieczkę ze słonikami. Dam wam linka, bo tutaj była możliwość, żeby przejść z tymi słoniami jeszcze przez las. Więc taka dodatkowa atrakcja i cenowo w miarę też korzystnie wychodziło. Przyjeżdża po was pan takim busem i zabiera was na wycieczkę już prosto do słoników. Tak więc czekamy. Jeszcze powinniśmy chyba jakieś owocki dostać na lunch. Tam wszystko jest napisane w programie. My mieliśmy program B. Jesteśmy na miejscu. Wszyscy wysiadamy. O, teraz cię ugryzie. Kaskader. Jedna papuczka jest na takim łańcuszku. Lubi się głaskać. Mam wrażenie, że już czeka kilka słoników, a jeden jest dużo mniejszy, to jakiś mały bobasek. Idziemy usiąść. Najpierw będzie chyba pogadanka o słonikach. Musimy się z nimi zaprzyjaźnić najpierw.
jedliśmy właśnie przed chwilą słoniki i małego słonika można tylko żółtymi bananami karmić, bo inaczej boli go brzuszek. Lubią klepanie i najbardziej właśnie w trąbę, bo tutaj nie mają kości, tylko całe mięśnie i kości takie. Kasiu, to poklepię cię tu po nosku. Nosek to masz tu. No właśnie musicie przesuwać dłonią po jego ciele i wtedy on wie, bo on was nie widzi z tyłu, ale czuje dotyk. I właśnie klepanie najbardziej lubi. O, udało się, Daniel z podrącą słoń. Patrzcie, jaki ten słoń jest duży. Ten słonik, który na jedno oko nie widzi. Daniel sobie robi z nim fotę i tylko od lewej strony można do niego podchodzić. Ale ty to jesteś łobuziak. Patrzcie, jakie mają podłokietki. Dzień dobry, panie słoniu. Chcesz się podzielić, czy co, tak się odwróciłeś w moją stronę? Dobry słonik. Mały słonik zaczął szaleć. A słyszycie, jak trąbą robi? Teraz jest moment, w którym ubieramy stroje kąpielowe. Ja sobie wzięłam spodenki i koszulkę i na przebranie później czyste rzeczy. A. Słonik się będzie z nami mył. Jak poleciał. Torpeda. No powiem wam, że słonie naprawdę muszą szybko biegać, jak się rozpędzą. Tylko trzeba uważać właśnie, jak słonie idzie w twoją stronę, bo one nie potrafią zahamować. Tak, wiecie, na już. Więc po prostu wy musicie się odsunąć, a nie słoń. Idziemy mieć słoniki. Ale super. Atrakcje z zwierzątkami są najlepsze. Będę zawsze to powtarzać. O, już czekają na mnie. Chodź, słoniku, ja cię umyję. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really a co i ty, słoniku? Oczy zamyka, chyba mu się podoba. Polski masaż. Spa zrobione. Widzicie, tu jest full tego błotka. I teraz idziemy do rzeki. Kto chce, może wziąć sobie takie wiaderko ze szczotką, żeby szczotkować słonia. O, to zielone. I macie jeszcze szczotę. Mam nasz sprzęt. I rzeka ze słoniami. Idą słoniki do mycia. Ale to jest super przeżycie z takimi zwierzaczkami. Słonik, idziemy do ciebie. Robiłam mu tyle tej maźni. Tato, teraz muszę to zmywać. Jesteś mój ulubieniec. A ten słonik obozuje i co chwila trąbą wypluwa wodę. O, pan uszko mu myje. A ludzie powiedzą, że mają źle te słonia tu w sanktuarium.
a mają full spa zrobione. Co nie lubią się kąpać, lubią błoto, więc nie wiem. Jedzonko dostaną, bezpieczne tu są. Zawsze te słonie zostały uratowane z miejsc, gdzie były wykorzystywane na przykład. Że będzie problem, że dostać się do słonia, jak są większe grupy, ale zawsze każdy ma chwilę dla siebie, żeby zrobić przy słoniu fotę i umyć. Zobaczcie, ten na przykład nikt nie robi teraz fotę. To ja tylko pójdę umyć. Słonik się wykąpał i idzie. O, patrz, nawet małe dzieci są. Podobała atrakcja? Super? Super. Nawet ty skorzystałeś, widzę, ze spa błotnego na głowie masz jeszcze. Fajnie, takie mycie słoniku. O, to są słodziaki. Słoniku, gdzie się tu zagubiłeś? O. Bierzemy prysznic, chyba jeszcze jakieś owocki będą dla nas do jedzenia. Mieliśmy owocki. I wody jest tu pod dostatkiem, oni co chwilę rozdają, jeśli ktoś potrzebuje. Najemy się tu owoców za wszystkie czasy. Codziennie gar owoców. Co za chillout. Słonie wykąpane. Spa miały już. My zjedliśmy owocki i teraz idziemy przygotowywać medycynę? Leki. Leki dla słoników. Dla małych i dużych. I też człowiek może ich spróbować, ale tylko troszeczkę. Więc Daniel, co mam wypróbuje. Mamy szczęście, bo dzisiaj jest dużo wolnych słoników, bo jest mniej ludzi, więc fajnie. Im mniejsze grupy, tym lepiej. Same listki nie mogą być gałązki. Będziemy przygotować w tym garze leki. Łobuz wszedł. Jeden na bok drugiego, masakra. Szybko ma śmieszne stópki. A, chyba go zagrywało. To już się nie gniewaj na mnie. Ale ma fajny wiatraczek. Słoniki dostały leki, które sami zrobiliśmy. Zostały nakarmione i teraz chyba idą na drzemkę. O, co kochane. Naprawdę zwierzątka są super. Pa, słoniku. I tam inne słoniki, pa. Super było, naprawdę polecam. Jak będziecie w Tajlandii, to musicie przyjść na słonie, bo to jest rewelacja. Ale nie no riding, nie riding, tylko mycie słoników. Bo słonie nie są stworzone do tego, żeby dźwigać. I to jest potwierdzone naukowo. Pa, pa. Pa, słoniku, pa. I tak kończy się nasz kolejny dzień w Tajlandii. Bardzo polecamy tą atrakcję, było wspaniale, super doświadczenie. I widzimy się w kolejnym filmie, na którym porównamy wycieczki po okolicznych wyspach i powiem Wam, która jest lepszym wyborem, a na którą może szkoda troszeczkę czasu. Tak więc do następnego filmu. Pa, pa!